Nowa prawica. Dominik Feliks, Nowa prawica. Wyobraźmy sobie sytuację, że jest pan zwykłym Kowalskim, zarabia pan 4000 zł, żyje pan w normalnym kraju i ma pan dwójkę dzieci. Przychodzi pewnego dnia do pana pewna osoba i proponuje panu tak. Niech mi pan tutaj da 2500 zł i 500 zł prowizji dla mnie za to, co będę robił. I ja panu zapewnię służbę zdrowia dla pańskiej rodziny, oświatę dla pańskich dzieci, drogi dla pańskiego auta, jakąś emeryturę dla pana kiedyś, nie wiemy kiedy. Czy pan by przyjął taką ofertę? Wie pan co, ja się zastanawiam, do czego pan zmierza, tak na serio. Zmierzam? Nie, ja mówię poważnie teraz i nie jestem uszczypliwy. Proszę pana, no przecież to jest, wiemy z góry, że jest to nierealne. A więc możemy sobie różne rzeczy wymyślać, ale to jest nierealne. Ale... Czyli ja mogę się odnosić, wie pan, do poważnych propozycji, jakby pan mnie zapytał, co by pan widział, żeby w naszym systemie emerytalnym zmienić, co by pan widział, żeby w Narodowym Funduszu Zdrowia, ja mogę do tego się odnosić. To jest... Natomiast jeżeli za tym, co pan chciał powiedzieć, kryje się problem tworzenia, powiedzmy, inicjatyw społecznych, biznesowych. Nie. Tak. Proszę pana, to chodzi o ten system, który pan między innymi stworzył. Jest to system, w którym się narzuca komuś płacenie podatków, a potem państwo wydają te pieniądze za kogoś. A Milton Friedman, amerykański noblista, opracował kiedyś 4 sposoby wydawania pieniędzy. Najlepszym sposobem wydawania pieniędzy jest swoje pieniądze wydawać na swoje potrzeby. A system, który między innymi pan stworzył, polega na tym, że czyjeś pieniądze wydają obcy ludzie. Tak więc jest to najgorszy system, który właśnie urzędnicy praktykują. Proszę pana, tylko jedną pomyłkę pan robi. To nie ja i to nie my stworzyliśmy system podatkowy. System podatkowy, gdybyśmy brali Polskę tylko, to może pan cofnąć się 500 lat i spokojnie pytać pan... tych, którzy... A za czym ja głosowałem, to ja za to odpowiadam, oczywiście. No to pan odpowiada za to, co się dzieje w tym kraju, a w tym kraju dzieje się tak, że tam... ludziom się zabiera pieniądze i się wydaje za nich. No tylko, że jest pierwsza rzecz. Proszę pana, no to trzeba by w ogóle zastanowić się, jaki jest dzisiaj budżet, z czego jest budowany, jak się wydaje, bo proszę bardzo, dziś jesteśmy przed wyborami samorządowymi, między innymi jest postulat, żeby tworzyć budżet obywatelski, społeczny, między innymi na poszczególne kluby w marszałkowskich, w tych sejmikach i tak dalej. Natomiast czy pan widział taki system dzisiaj poza pisaniem, bo ja znam doskonałe koncepcje, które nigdy się nie sprawdzają, żeby można było bez obciążeń, a w tym podatków, żeby państwo mogło jakiekolwiek funkcjonować. Stany Zjednoczone w XIX wieku, kraj, który się najszybciej rozwijał właśnie był taki wolnorynkowy z niskimi podatkami. No więc system wolnorynkowy w Polsce jest budowany od 1989 roku i to z dobrymi skutkami, ale nikt jeszcze ani z tych, którzy tworzą ten rynek i pracodawców nie kwestionował podatku, nie słyszałem. Jest problem tylko wysokości podatku i jego obciążeń. To jest to zagadnienie dzisiaj. Wie pan, kto kwestionował podatki? Al Capone. I jeszcze ktoś w Polsce, ale... Niestety nie jedna osoba. Solidarna Polska.